Witam was bardzo serdecznie. No i powiem szczerze, fiu, fiu, fiu. Misje działają i chyba mody działają to również. Dopiero się zalogowałem do WOTA i właśnie taki komunikat mnie przywitał. Mam tutaj jakieś misje właśnie. Do wyboru wejdę w tą kampanię. Kliknę tak jest. No i sztuk czwarty. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zestawy dla dział samobieżnych, no to ja może podziękuję! Nie, to jednak ja to odpuszczę sobie. Tutaj coś ciekawego wybiorę. Zestaw dla czołgów lekkich. Bądź wśród pierwszych 10 graczy w twojej drużynie pod względem doświadczenia. Wygraj bitwę, przetrwaj bitwę. No! Dostępne do realizacji w pojazdach poziomu przynajmniej czwartego. No to wydaje się dość proste. Ale jesteś może dla czołgów ciężkich. Debiut. Zniszcz wrogi pojazd. Zadaj przynajmniej 1000 uszkodzeń. Biorę w ciemno. Prosta misja, wydaje się. A mogę sobie zrobić coś takiego, że tutaj dam jedną. Tutaj jedną. Tutaj jedną. Rozpoczęta. No okej, okay, dobra. Wygląda to, że wybrałem właśnie misję jakąś. To ja wezmę sobie może jakiś czołg ciężki, 8 tieru. Jakiś taki OP najlepiej. Charioter jest OP. Ale Pershing też jest dobry. To Persza wezmę. Niezdecydowany jestem, ale dobra. Mam 200 złota na przekładanie modułów. Wczoraj rozmawiałem właśnie z dowódcą Fame i powiedziałem, że potrzebuję na moduły. Na przekładanie modułów. Na dyszki i w ogóle. No i powiedzieli, że nie ma problemu. Pożyczą mi złoto, także... Całe 200 sztuk złota ze skarbca klonowego udało mi się tutaj pozyskać. No i mam nadzieję, że... Kurna. Ale jestem kretynem chyba. Nie wiem, czy wybrałem misję dla czołgów średnich. Miałem wziąć czołg ciężki, kurna. Yeah, pierniczy, ale o Boże święty. Tak, ja jestem głupi. Jak nie wybrałem dla czołgów średnich, to ja się chyba zabiję. Dobra. Nie, coś jest. Zadaj uszkodzenia wrogiemu pojazdowi. Bądź w swojej drużynie wśród 10. Dobra, to chyba wybrałem. Dobra, to jest okej. Okay. Dobra, gram tym Pershingiem. Fajnie wylosowało po 8. Mam nadzieję, że mam dźwięki z gry włączone na 3. Dobra, jest na 3. I z trzeci Tiger 2, Panther 2. No jakieś food tanki, szczerze powiedziawszy, to jak to przegram, to wstyd na sali. Mam dobrą drużynę swoją drogą też, więc tak naprawdę jak nawet ja dam ciała, to powinno to wszystko bardzo gładko pójść. O kurna, no chyba sobie kpicie ze mnie. Wargaming? Kurna nie. No nie, kurna no. Jakie pudło lamarskie. Dobra. T37. No chyba sobie kpicie ze mnie teraz, ludzie. Ja tu farmię misję. No, wreszcie, outtime. I to jest właśnie to, outtime wszystko trafi, a ja już nie będę w ogóle celował. Patrzcie, włączam outtime'a. Włączony outtime'ik. I ramem. Kurna, musieli go zdjąć, dobra. Muszę zadać chyba 1000 uszkodzeń, więc... Będzie trudno, szczególnie, że mam 500 tylko. Muszę zobaczyć sobie, jakie będą te ostatnie misje, bo szczerze powiedziawszy nie zwracam na to do tej pory uwagi większej. Spodziewałem się, że one będą stale tutaj zmieniane i testowane dalej. Dostał. Troszeczkę chyba tego T4 zaskoczyłem. No teraz we mnie celuje. Nie dziwię mu się szczerze powiedziawszy. Strzelił tym T4. Dostał. I z trzeci. Celuje. Kąsienica. Niestety nie udało się ponownie go strakować. Komecik tam jest. Piękny cel. Piękny cel. Kąsienicę by się przydało zdjąć. Dobra, jest zdjęta. No kurna, chyba sobie kpisz tą arterią ze mnie. No kurna, nie robię damage'a, no. Za 600 mnie trafi tym SU-14. Przecież to ma działo takie słabe. Nie, no kurwa, jak ja nienawidzę artylerii. Mówiłem, że nie lubię artylerii, czy nie? Chyba nie.
chyba nie wspominałem. Dobra, Tiger strzelił, to ja pierwszy strzelę w tego ISA-3. Kurna. Przodem stoi, cholera jasna. No może ten IS-2 go zdejmie teraz, nie? IS-2 zdejmie ISA-3. Nie no, bitwa jest żałosna, kurna. Chłopaki, dawać damage. Jak gdzie tu... Pantera prototyp. No dobra, to jesteście już moi chłopaki. Jadę do was. Ten T-34 tutaj stoi, snajpi. Ja nie wiem w ogóle, po co on tutaj stoi. Damage ucieka, on stoi, kurde. Dobra, Leopard. Zniknął. 90 życia, nie no, to ja dziękuję to jednak. Jadę dalej. Jest Pantera, kurna, jest Pantera, ale... Nie ma przestrzału. Dziados. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie utopić w ogóle. Mało uszkodzeń, 1200. Dostał. On będzie się teraz non-stop wycofywał, żeby mieć przestrzał na mnie. Ale go pod kątem przebijam, bo to jest prototyp, tak? Martwi mnie tylko jedno, że on może mnie zdjąć na strzał. Jeżeli będzie miał odrobinę szczęścia. Dlatego się będę teraz... O Jezu, on tam pojechał. Kurna, no wkurza mnie ten budynek. W ogóle nic nie widzę przez tego zoomouta, nie wiem. Coś zepsuli chyba. O Boże, podpalił go. Co za szczęście, aż no nie wierzę. Kurna. Dobra, nieważne, jadę dalej. To 4 myślnik 1. Już nic nie zrobię w tej bitwie, ta Pantera jest na ogrysku pewnie. Nie, 1000 tam, ale ona jest tam kurna w krzyżowym, zaraz ją zdejmie. IS-2 i T-34 myślnik 1. Dla mnie została już tylko jakaś biedna artyleria, kurna. Co za beznadziejna bitwa. Ale to jest wszystko przez artylerię, ja mogę to spokojnie rzucić na winę artylerii. Gdyby jej nie było, ja bym mógł grać agresywniej. Bym się tak nie denerwował, byłbym spokojniejszy. Trzeba mieć zawsze jakieś wytłumaczenie. No i 2000, to jest po prostu żałosny damage. No ale... Może przynajmniej wykonam misję, bo przetrwałem. Dobra. Zobaczmy, jaka nagroda jest za to w ogóle. I czy wykonałem tą misję. No. Aha. Tak powinno być? Chyba nie, coś sobie myślę, że tak nie powinno być. Idę w kampanię. Z wyróżnieniem, o! Nie no, to jestem... Nie trzeba odbierać nagród już, no to bardzo fajnie. Ale powiem szczerze, coś musieli zepsuć. Niestety nie było się bez fejla. Jest taki szary ekran przez jakiś czas i... To mnie trochę denerwuje, szczerze powiedziawszy. No dobra, a jakbym sobie zaznaczył teraz tutaj drugą. To jest odebrane już automatycznie, czyli fajnie, nie trzeba przynajmniej odbierać nagród teraz. Troszeczkę to zautomatyzowali. No okej, dobra. A tutaj... właśnie, miałem sprawdzić ostatnia misja, jaka jest. Zadaj co najmniej 4000 uszkodzeń pojazdom wroga, zniszcz wrogi pojazd. O Jezu, ale sobie wymagania jednak. Wejdź do bitwy w plutonie złożonym z niszczycieli czołgów. Jako pluton zadajcie przynajmniej 30%... To jest proste. Ukończ bitwę jako najlepszy gracz w drużynie pod względem zadanych uszkodzeń. Zadaj dwa razy więcej uszkodzeń niż drugi najlepszy gracz w twojej drużynie. No to jest trudniejsze już. To jest według mnie trudniejsze. Bo jednak będę musiał wziąć Esetę albo ISA-6. Zadaj uszkodzenia wrogiemu pojazdowi, zanim ten zada je któremuś z twoich sojuszników. A niby to jak ma być zrealizowane, przepraszam bardzo? Uderzenie wyprzedzające. No ale dobra, ale pytanie jest proste dla mnie. Jak to zrobić? Jak to ma być niby... Skąd Wargaming będzie wiedział, że na przykład przejdziemy jakiś pojazd? No według mnie... Ta misja jest dość dziwna i to mi się nie podoba. Wejdź do bitwy w plutonie złożonym z niszczycieli czołgów. No to też jest bez sensu według mnie. Bo nakazuje jakby grę w plutonie, a takiego czegoś nie powinno być.
No dobra. Szczerze powiedziawszy, na ten moment powiem, że nie podoba mi się to do końca. Nie podoba mi się to, że nie wyświetla się komunikat po bitwie, tylko jest szary ekran. Może to jest kwestia modów, nie wiem. No i nie podoba mi się też to, że niektóre misje są według mnie porąbane. No, sorry, Wery, mam grać w Plutonie z kimś? Dlaczego to jest nakazane? A co, jak ktoś nie ma z kim grać w Plutonie? No, to jest smutne trochę, ale musieli zawsze coś zepsuć. Nie ma tak pięknie, jakby się chciało. Tak czy siak, ja dziękuję za uwagę. To był taki wstęp, który pokazuje, jak wyglądają misje. No i powiem szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowany już tym. No ale dobra, ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.